Pani prezes Adecco, laureat tegorocznej nagrody Outsourcing Stars w kategorii HR rekrutacja, co oznacza, że na tle wszelkich innych firm, które brały udział w konkursie w tej kategorii, najlepiej Wam poszło w roku 2017, jeśli chodzi o taką działalność outsourcingową na rynku. Jak wygląda w tej chwili polski rynek rekrutacji stałych? Dziękuję za gratulacje. Cieszymy się, że udało nam się wypaść najlepiej w stosunku do tego, co robi nasza konkurencja. Rzeczywiście postawiliśmy zdecydowanie na outsourcing, ponieważ warunki rynkowe, w jakich w tej chwili realizujemy swoją działalność, są niby dla wszystkich takie same, ale rzeczywiście powodują, że praca tymczasowa, z którą byliśmy do tej pory kojarzeni, nie jest najłatwiejszym biznesem, który się realizuje w takim czasie, kiedy mamy do czynienia z rynkiem kandydata. Klienci sami dosyć łatwo mogą sobie tego kandydata poszukać. Kandydaci też rotują z firmy do firmy, więc tutaj jeśli nie mają dobrej oferty, jeśli nie mają długofalowego zabezpieczenia, którego praca tymczasowa im nie daje, ale outsourcing im już to zapewnia, wtedy trudno jest z takim kandydatem pracować, trudno jest go utrzymać w dłuższej perspektywie. Jakby z założenia decydujemy się na taki model biznesowy, czy na rozwój takich usług, które będą nam zapewniały długookresowy wzrost, a nie takie reaktywne działanie na to, co się na rynku dzieje. Stawiamy zdecydowanie na outsourcing. A jak w tej chwili wygląda zapotrzebowanie na usługi rekrutacyjne, na te rekrutacje stałe? Czy to ma trend wzrostowy, utrzymana jest statystyka tak jakby z lat poprzednich, czy być może mamy osłabienie zapotrzebowania na tego typu usługi? Zdecydowanie rynek rośnie, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na rekrutacje stałe. Można powiedzieć, że jest to trochę w sprzeczności z tym, że firmy same mogą sobie znaleźć pracownika. Kłopot jest w tym, że trudno jest znaleźć pracownika dobrego, a firmy, które dbają o swoją reputację, dbają o to, żeby kontrolować swoje koszty, a zdecydowanie wolą zapłacić raz, niż pomylić się trzy razy i zapłacić mniejszą kwotę za każdym razem. Więc firmy, które mają doświadczenie, czy dobre doświadczenie, dobry kontakt z kandydatami, dobrze zarządzają bazami kandydatów, kontaktem z kandydatami, mają zdecydowanie pole do popisu. Rynek rośnie kilkadziesiąt procent w skali roku. Jeszcze nie mamy dokładnie podsumowanego 2017 roku w skali, no powiedzmy, Polskiego Forum HR chociażby, gdzie jest to już organizacja, która reprezentuje znakomitą część rynku. Spodziewamy się, że ten wzrost będzie zdecydowanie kilkudziesięcioprocentowy. Mówimy często i też czytamy w różnych mediach, że żyjemy w tak zwanym rynku pracownika. Na co w tej chwili ci pracownicy zwracają uwagę w momencie, kiedy odzywa się do nich, czy to firma rekrutacyjna, czy bezpośrednio pracodawca, który poszukuje dla siebie pracownika? Myślę, że możemy rozważać, czy jakby z doświadczenia wynika, że mamy do czynienia zazwyczaj z dwoma typami kandydatów. Tacy kandydaci, którzy w sposób rozsądny zarządzają swoją karierą, czy kierują swoją karierą, dla nich ta sytuacja jakby niewiele zmienia. Nie chcą szybko zmieniać pracy, zdecydowanie dłużej wybierają, kierują się takimi elementami miksu pomiędzy rozwojem, który nowa firma czy nowe stanowisko pracy im gwarantuje, oczywiście bezpieczeństwem finansowym, a dla niektórych istotny jest work-life balance, ale zdecydowanie na pierwszym miejscu, praktycznie w 90% przypadków, zawsze stawiają rozwój. On trochę co innego znaczy dla wielu z nich, bo informatycy będą mówić o tym, czy pracują na nowoczesnych programach, sprzedażowcy będą mówili o tym, czy wykorzystują nowe narzędzia w pracy, czy pracują nad rozwojem usług takich, które będą nowoczesne, z którymi jest się dobrze utożsamiać, to samo w serwisach takich back-office'owych. Więc tu dla tych kandydatów, wydaje mi się, nie ma znaczenia. Jest oczywiście łatwiej, bo tych ofert pracy jest więcej, można przebierać, ale jeżeli zmieniają pracę raz w perspektywie, powiedzmy, dwóch, trzech lat, to jest coś, co jakby charakteryzuje tę grupę kandydatów. Jest też zdecydowanie dużo osób, które zmienią pracę za przysłowiowe 100 zł czy 200 zł więcej, nie zastanawiając się, czy to jest pracodawca, który zapewnia im długookresową karierę. Myślą trochę w kategoriach tu i teraz, być może też zdeterminowani sytuacją, którą mają w obecnej firmie, która nie zapewnia im jakiejś szerszej czy długofalowej perspektywy,
albo po prostu nie mieli okazji skorzystać z doradcy takiego rekrutacyjnego czy z konsultanta, który być może mógłby w tej sytuacji pomóc uświadomić ich, jak tego typu decyzje szybkiej zmiany pracy w krótkim okresie czasu mogą wpływać na ich postrzeganie wtedy, kiedy ten rynek kandydata się zmieni, bo na pewno się zmieni. A gdybyśmy mieli teraz spojrzeć na Wasze podwórko, podwórko Adecco i klientów, z którymi pracujecie, które z branż najczęściej poszukują wsparcia w poszukiwaniu kandydatów właśnie na zatrudnienie, na umowę o pracę, na rekrutacje stałe? Można powiedzieć, że to się nie zmienia. My akurat mamy dosyć zdywersyfikowane portfolio swoich klientów, więc pracujemy zarówno z branżą retailową, taką szeroko rozumianą, z branżą sprzedażową, pracujemy z szeroko rozumianą produkcją, począwszy od automotive, przez maszyny, przez przemysł chemiczny, energetykę. Bardzo duży impact na nasz rozwój w ostatnich latach miała oczywiście branża IT, gdzie mamy swoje specjalizacje, zarówno realizowane przez nasz brand Modis, który realizuje te serwisy w zakresie kontraktingu, wypożyczania pracowników, i nasz kolejny brand Spring, który ma 7 specjalizacji w tej chwili i w zasadzie pokrywa cały rynek w obszarze rekrutacji stałych. Także my jesteśmy otwarci w zasadzie na współpracę z każdym segmentem, z każdym sektorem. Brakuje nam cały czas sektora publicznego. Szczerze liczymy na to, że nauczeni doświadczeniem innych krajów, ten sektor publiczny otworzy się na elastyczne zatrudnienie, ponieważ firmy, które się specjalizują w tego typu serwisie, po prostu robią to i dużo taniej, i dużo skuteczniej. To po prostu płaci się raz. Mocno trzymam za to kciuki, bo rzeczywiście patrząc chociażby na zachód Europy, outsourcing różnego typu usług dla sektora publicznego, no to jest jedna z kluczowych wręcz działalności, dokładnie, którą ten sektor tak. się Myślę, że dużo znajduje. Mamy tutaj do zrobienia, dużo tracimy. To też jest dosyć ładnie klasyfikowane za granicą jako tak zwane partnerstwo publiczno-prywatne, gdzie te pieniądze, które są wydawane w sektorze publicznym, są wydawane dużo bardziej efektywnie. Pani prezes, takie spojrzenie na rok 2018, jesteśmy na samym początku tego roku. Jakie będą największe wyzwania dla branży HR-owej w roku 2018? No, rok będzie na pewno trudny. My spodziewamy się, że rzeczywiście na rynku kandydata trzeba będzie troszeczkę więcej zainwestować. Zresztą mamy taki pogląd, w zeszłym roku zatrudniliśmy 64 tysiące osób w różnych konfiguracjach, w różnych serwisach. Spodziewamy się oczywiście, że w tym roku zatrudnimy więcej, ale to, co chcielibyśmy zmienić, to utrzymać kandydatów w relacjach z nami trochę dłużej niż w ubiegłych latach. To chociażby jest odzwierciedleniem tego, że mniej będziemy chcieli inwestować w tak zwany staffing czy pracę tymczasową, a dużo więcej właśnie w takie serwisy, które dłużej przytrzymują kandydatów w kontakcie z nami. I to, co dla nas będzie kluczowe, to tak zwany redeployment. Jeżeli się jedna misja skończy, jedna praca, do której jest skierowany kandydat, będzie się kończyć, będziemy chcieli od razu zapewnić mu kolejne miejsce pracy, a nam czy klientom oczywiście dobrego, sprawdzonego, zweryfikowanego kandydata, którego już mieliśmy okazję i ocenić, i z nim współpracować u poprzedniego pracodawcy. Trzymamy kciuki, aby te wyzwania stały się tak naprawdę celami do osiągnięcia. Jeszcze raz gratulujemy nagrody Dziękuję. Za Wasze wyniki. Dziękuję.